Jak świeżo? Julio, ja ci to potem wszystko opowiem, wytłumaczę. Jak świeżo się pytam? Nie wiem, byłam na... Ale ja ci to, Julia, naprawdę potem wszystko wyjaśnię! Ty mi niczego nie będziesz wyjaśniał, tu się nic nie trzyma kupy! Ty masz broń? No właśnie to chciałem ci powiedzieć później! No to teraz to wszystko zaczyna mieć sens. Siada na maszacha! Chyba! Nerki! Ha! Rzuć broń! No. Nie rzucę! Nie rzucę! Nie rzucaj. Nie. Porozmawiasz ze mną teraz? Teraz tak. To wyznanie pewnie mnie będzie kosztowało więzienie. Tak? Tak. Nie patrz się tak. Nie rób spaniela. Żeby cię odzyskać, to ja musiałem postrzelić kobietę. Ja musiałem zatrzeć ślady zbrodni. To jej wina, panie władzo, Tak, słucham, to jest wina. To ona namówiła moją żonę, żeby ode mnie odeszła. Bez powodu. Tak, po prostu, a ja przyjechałem, żeby wyjaśnić, no wziąłem broń, mówię, postraszę ją. Pistrzelec sam wystrzelił, ona upadła, straciła pamięć, a kiedy przyszła policja i zapytała mnie, czy jestem mężem poszkodowanej, ja ze strachu potwierdziłem. Kochany, postrzeliłeś dla mnie moją terapeutkę? Kochanie, ja dla ciebie to jestem w stanie postrzelić nawet byłego ministra zdrowia. No, to teraz pójdziemy razem do paki! Anno, czy ty dasz mi jeszcze jedną szansę? Wykluczone! Po pierwsze, ja i tak nie pamiętam, co było przedtem, a po drugie, jeżeli już raz nie wyszło, to tym bardziej nie wyjdzie po raz kolejny. Anno, ale ja się dla ciebie rozwiodł! No gratuluję! No gratuluję, ktoś nareszcie zastosował się do pani do moich zaleceń! Doktoralnie wraca pamięć! Znowu jest wredna i zaleca rozwody! Może i zalecam rozwody, ale nie byłoby terapeutów, gdyby nie było nieszczęśliwych par. Czy myślicie, że wasze problemy zniknęły? O nie. A może myślicie, że gorzej być nie może? Może. Oczywiście, że może. I dla mnie z bardziej niezrozumiałych powodów no ciągle ze sobą chcecie być. No czy jest w tym jakakolwiek logika? A, mam dość. Mam dość nawiedzonych kochanków. Mam dość histerycznych poranków. Mam dość świętej wojny od święta. Losy świata nie leżą w naszych rękach. Mam dość histerycznych poranków. Mam dość rachitycznych kochanków. Mam dość waszych praw nie pamiętam. Losy świata nie leżą w naszych rękach. Dawaj buzi. Jest. Czy ten pan i pani
zawsze, lecz naprawdę nie wiesz, jak tam jest. Wspaniali, drodzy goście, przyjaciele i znajomi królika. Jest to tak niezwykły człowiek, że mógłbym o tym mówić następną godzinę, ale wiem doskonale, że państwo chcą nagrodzić go oklaskami, bo jest wspaniały. Zróbmy to! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Proszę państwa, żeby zmusić aktorów do tych wszystkich sytuacji, jakie tutaj miały miejsce, musiał reżyser przeżyć wszystkie takie figle życiowe, zdrady małżeńskie. Figle, 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 tak, no, niesamowite. Prezes o czymś wie, naprawdę, ale nie dobrze mówi. Wie, tak, naprawdę wie, jak to było. Także wszystkiego najlepszego, Grzegorzu, i gratulacje dla zespołu. Szanowni państwo, gwiazdy Teatru Rampa i nie tylko, Brygida Turowska. Agnieszka Feilhauer. Dominika Łakomska. Maciej Gąsiorek. Robert Kowalski. A, macho. Andrzej Gimirski. Robert. Szanowni państwo, jedną rzecz chciałem powiedzieć. Wspomniałem państwu o COVID-zie. Ta prosta zabawa, trudna oczywiście dla aktorów, bo ten gatunek wymaga mistrzostwa, rzemiosła. Jak wiedzą państwo, oglądając teatry, różnie to z tym bywa, mówimy samokrytycznie. Ten spektakl uratował Teatr Rampę od bankructwa, krótko mówiąc, dlatego że magister warszawski zaproponował taką rzecz, że jeżeli jest zapaść, nie grają teatry, jest tak wielka strata, jaka na przykład spotkała Teatr Rampa. Jeżeli ktokolwiek w teatrach odważy się mimo tego zagrożenia pracować, wyciągnie nos na loterii, że wszyscy dotrwają do pokazu, 6 grudnia komisyjny pokaz 20 roku. To tarcza osłonowa, zostaną pieniądze zwrócone, stracone. Także ta zabawa jeszcze dla nas pełni taką szczególną funkcję, ponieważ pamiętam, że co drugi dzień podjeżdżała karetka pod teatr, druty do nosa i czekaliśmy na wyrok. Pozytywny, negatywny, pozytywny, negatywny.
I dzięki temu ta zabawa powstała, jest grana 4 lata, nie ma na nią biletów. No teraz jest przerwa, bo remont na scenie kameralnej. Przepraszam, jeden delikatny pokaz umiejętności reżyserskich Grzegorza. Podziękujmy mu za tę jego ilość tych spektakli i życzymy ci dużo zdrowia! Proszę Państwa, absolutnie nie umniejszając talentu i maestrii zespołu i reżysera, chciałbym nieskromnie powiedzieć, że waszym kółkiem różańcowym i opiekunem kulturalnym jest Hotel Mazurkas. Zapraszam. I Andrzej Bartkowski, proszę bardzo, duże brawa dla tego pana, on jest spiritus mowens z tej sytuacji. Szczególnie spiritus. Szanowni Państwo, to wszystko zdarzyło się dzięki inicjatywie Andrzeja Bartkowskiego. Opierałem się długo, powiedział do mnie tak, słuchaj, chce się człowiekowi złożyć życzenia urodzinowe, a on się odwraca plecami, ale on musi być zarozumiały. Nie było wyjścia. Dziękujemy Andrzeju. Miłej zabawy Państwu. Zapraszamy na następne występy do Mazurkasa.